no nie? I Agatka z mega dyskonto. Dzisiaj mamy Oreo! Challenge na Oreo! Dzisiaj będziemy smakować te różne ciasteczka pyszne takie z niedobrym. Prawda? Pomieszamy nasze ciastka, a tam będzie na, a tam będzie albo pasta do zębów, albo szam. No, to przechodzimy! To zanim zaczniemy smakować nasze pyszne Oreo, ono w sumie nie pyszne, to chcemy nas pozdrowić! Tak, więc ja pozdrawiam Weronikę Przybył, buziaki! To ja jeszcze pozdrowię Sarę Staszyszy. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! A ja pozdrawiam Amelkę Stachurę! No to ja jeszcze pozdrawiam Amelini! Buziaczki! A ja pozdrawiam Martynkę Król! Buziaki! No to ja jeszcze pozdrawiam Julkę Starzyńską! Wow! Brawo! A ja pozdrawiam Manię Wojicką! Kiwamy wam gorąco! A my przechodzimy do smakowania naszych ciasteczek! To jak widzicie, mamy już przygotowane na potrzebne rzeczy! Mamy także szanko i lałą pastę! Blendamy! Ha, 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 ha. Ja przyjmę do ciasteczka, dobra? Ja też przybieram ciasteczka! Ale patrz! No, ja już widzę! O. Ja mam takie cieniutkie! Cieniutkie! Ja mam takie grubasy! No, moja ma grubasy! I mi się jedno połamało. Zobaczcie, jakie cieniutkie są. Takie cieniutkie. Jakie cieniutkie. Pokaż mi tego grubasa. No masz. O, zobaczcie, to jest grubas, a tu cieniutki. Jaka różnica, rzeczywiście. Połowa tego. O, mamy nasze Oreo. O, to chyba to nam wystarczy, nie? No. Dobra. Wystarczy, wystarczy. Wypakowałam wszystkie ciacha. I teraz będziemy mieszać nasze ciasteczka. To tak. Co? Zaczynamy? No, zaczynamy. To mamy już przygotowane. Będziemy jeść. I będziemy smakować to od razu. Wiesz, tak. Które nam się trafi. No to dobra, no to na 3-4 wybieramy jakieś Oreo ładne i jemy. Tak od razu. To skoro ja robiłam cienkie, to ja biorę grubasa teraz. To ja biorę cienkiego, bo ja robiłam grube, a ty robiłaś cienkie. Dobra. To ja wezmę tego pękniętego. Pękniętego. Pękniętego! Aha! No to ja wezmę tego. Tego. To jest cieniaz. I na 3-4 nie ma gryza. Gryza nie, tylko od razu musisz wziąć do buźni i zjeść. Całe? Ja mam grubasa, to inaczej niż cień. No słuchaj, ja mam picie do popicia, ale masz picie jakby co? No. Bo ja mam piczku. Dobra, zjem całego. No to, no uwaga, od razu. Dobra. Uwaga, czas, start. Nic nie czuję po tym chrzanie. To chyba dobre. Ja mam normalne! No wiem! Zwykły.
Czyli 1-1. Pycha. Nie 2-1. Prawdziwe Oreo. Bo ja w poprzednim pierwszym ciastku miałam normalny, czyli ja wygrywam teraz. No jakby tak, dobra. Pycha. Dobre, nie? No to... Sprawdzamy dalej. Dalej, właśnie. To ja biorę teraz cienkiego coś dla odmiany. Ja też chcę cienkiego znowu. Też chcę cienkiego? Ta. Powiem wam szczerze mówiąc, że te cienkie się lepiej je, bo są takie chude. A te grubasy to się tak... A no dobra, zjem grubasa. Grubasa jest? Ha! Jest ten święty, więc pewnie jakiś będzie. A może tam będzie pasta do zębów albo szal. Nie wiem, co to jest. Tak wygląda, powiem wam, że podejrzanie. To ja biorę tego. On też wygląda podejrzanie, pewnie żeś tam nasmarowała dużo chrzanu i teraz będę zaraz pluła na przykład. Jemy. Dobra, uwaga, czas i start. To z żarem mam. A ja z pastą. I z pastą. Fuj, jaka mieszanka. W miarę to się je. To jest niedobre. Takie miętowe Oreo, niedobre. Ale pasta i chrzan i Oreo, to sobie wyobraź, tak jak ja mam teraz. O, inny! To niedobre. Zaraz chyba zwymiotuję. Tylko nie tutaj. Na ciebie. Bo wiem, że to z pastą jest lepsze niż z chrzanem, na pewno. Ale na pewno nie z pastą i z chrzanem razem. No to kiedy ja zrobiłam nic. No, jedną niespodziankę zrobiłam taką. Słuchaj, niedobre to. Dobre, dobre, co? No, już jest okej, bo już teraz mam tylko samą czekoladę. No, znaczy to... no to dobrze. No, ja teraz biorę znowu cienkiego, a ty? Ja też cienkiego chcę. Dobra. To uwaga, ale biorę tego. A ty? Nie wiem, ja wezmę tego. Ten taki mało podejrzany. Ten tak się otwiera. Uwaga! Sprawdzamy. Czas, tak, sprawdzamy. Dobre! Ja też mam dobre. Trafiłyśmy na te dobre cienkie. Oreo! No. To cienkie chyba teraz nie będzie nic dobrego. Dostały chyba same niedobre. Właśnie. To zakończyliśmy nasz challenge! Tak, z Oreo. I postanowiliśmy już zakończyć, ponieważ zasłodziłyśmy się i jest już nam po prostu niedobrze. No dziwny to jest smak. Najgorszy smak był przez zagadkę, bo pomieszała to wszystko. To Oreo, prawdziwe Oreo z pastą do zębów i jeszcze z szarym. No to była jedna niespodzianka, a Monia akurat na to trafiła. Akurat, a mówiła, no. Mówiła, a weź sobie to, przecież ale nie chciała. To było wymieszane. Pewnie tak specjalnie zrobiła, teraz chce się przyznać. Było mieszane, serio. Dobra, niech ci będzie. Ty masz takie szczęście. Ale zobaczymy, jeszcze Oreo zostało, możesz zjeść. Nie, już nie chcę. Nie chcesz, już nie. Nie ryzykujesz. Nie. A może trafi ci się takie, wiesz, normalne. Nie. No to skoro nie, to co? Jeśli film w ogóle się podobał, zostawcie łapki w górę! Dzięki! Napiszcie to w komentarzu, czy lubicie Oreo. I czy smakowaliście z takimi rdzennymi miksturami, właśnie tak jak my. No to spróbujcie kawał w tym miejscu. I do zobaczenia, pa pa!